Witam, siedzę w czapce, bo naprawdę jest źle, a jestem przed prysznicem. Chciałem nagrać ten odcinek, bo mam bardzo fajne newsy, chyba wydaje mi się, że są fajne, na razie dotyczące kolejnych odcinków, bo uda mi się może wdrożyć wywiady a propos naszego kontentu takiego nerwicowo-depresyjnego, że tak to nazwę. Większość ludzi zauważyłem tutaj w statystykach, tak też mi pokazuje, że jednak są to osoby też zmagające się z różnego rodzaju takimi problemami, ale też może nie zawsze, ale właśnie chcę powiedzieć, że będzie cykl rozmów z psychoterapeutami, z psychologami, być może też z psychiatrami, zobaczymy jak to się rozwinie. I pojawiło się dużo informacji zwrotnych, że są chętne osoby i postanowiłem, że nie będzie to tylko jedna, tylko z paroma chyba przeprowadzę takie wywiady i nawet zobaczymy może różne punkty widzenia i jak to wygląda też z innej strony i może uda się zrealizować taki cykl. Czekam, bo zamówiłem mikrofony Rode, takie bardzo popularne teraz kwadraciki, ale to są najlepsze, takie jedne z lepszych wydaje mi się do właśnie wywiadu, bo to jest bardzo wygodne, klips taki tylko jest tutaj, nadajnik, bardzo dobra jakość, 1200 chyba za tam są dwa mikrofony i ten nadajnik. No i czekam, bo się okazało, że będą po weekendzie dopiero, więc mam nadzieję, że kolejny odcinek już to będzie właśnie rozmowa z psychoterapeutą tutaj na moim kanale, także zachęcam do subskrypcji, żeby nie przeoczyć, nie przegapić. Mam nadzieję, że to pomoże też przede wszystkim nam wszystkim w być może zrozumieniu innych kwestii, podjęciu może jakiejś decyzji, uważaniu na pewne rzeczy przy doborze środków zaradczych, żeby wyjść z takich stanów i mam nadzieję, że będzie fajnie. A dzisiaj opowiem wam coś, co mi się przypomniało, jak usłyszałem fragment mszy gdzieś w telewizji i też w kontekście właśnie agorafobii, nerwicy dzisiaj opowiem wam, jak znosiłem. Nie było jeszcze odcinka, żeby pies coś nie usłyszał i żeby nie szczekał. Jeszcze tak się nie zdarzyło, że nagrywałem i bez kitu. No ale taka lokalizacja też, więc tak. I słuchajcie. Pierwsze pytanie, pamiętam jak kiedyś mi zadał psychiatra taki, no nie żyjący już, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pamiętam jak poszedłem i dosłownie pierwsze pytanie jak szedłem, to mi się zapytał, bo ja powiedziałem tam o co kaman, a on, gdzie pan siedzi w ławce w kościele? No i ja już wiedziałem do czego on pije i o co mu chodzi z tym pytaniem, gdzie pan siedzi w kościele, bo już namierzył, że to wiecie, źródło agorafobii i tak dalej. I faktycznie pamiętam kościół od małego, to była moja trauma. Po prostu jak byliśmy mali, pamiętam ja nawet odwalałem akcję typu tego, że z bratem siedzieliśmy w ławce, pamiętam to do dziś, przysięgam wam, siedzieliśmy i ja po prostu czułem to, że coś się ze mną dzieje, czułem lęk, niepokój, no tylko, że wiadomo, no, jak człowiek jest mały, to nie wie dlaczego. Ta przestrzeń, pamiętam, strasznie źle działała na mnie, ta otwarta przestrzeń, ci ludzie, no i organizm już to przerzucał na brzuch, nie? To wtedy taki podstawowy ten objaw, i że ból brzucha. I pamiętam, siedziała babka jakaś koło mnie, nie wiem taka z ile, ze 40 lat czy ileś, i ja już taki spanikowany, nie wiedziałem co zrobić i w ogóle już nie mogłem wytrzymać tego, że tam trzeba siedzieć i nie można się, wiecie, za bardzo ruszać, tylko po prostu musisz siedzieć, no coś strasznego. I w tym punkcie kulminacyjnym tej paniki ja miałem, nie wiem ile wtedy lat, z 5, z 6, i do tej babki zaczepiłem ją i przepraszam panią bardzo, bo bardzo boli mnie brzuch. Ale wiecie co najlepsze? Że ona się spojrzała na mnie i tak. I nic nie zrobiła. No ja wiem, że to trochę debilne z mojej strony, ale jakby z perspektywy teraz człowieka dorosłego, nie debilne wydaje mi się, bo jak ja bym był dorosłym, to nie wiem, chyba bym wziął takie dziecko, nawet nie wiem, zapytałbym po pierwsze, czy z kimś tu jesteś,
czy z mamą, czy z tatą, jeżeli nie sam, to bym wyszedł chyba, żeby się przewietrzyło takie może dziecko, nie wiem, czy coś, albo nawet jakby faktycznie cisnęło go na dwójkę, to dawaj za kościół, pójdziemy, się załatwisz tu i tyle. A ona właśnie nic nie zrobiła, spojrzała się tylko jak na idiotę, nie wiem, no może też nie wiedziała co zrobić i dalej siedziałem. Strasznie, ja pamiętam później to jak z bratem tak chodziliśmy do tego kościoła, wychodziłem z tego kościoła i tak dalej. I wtedy miałem taką w ogóle też zagwozdkę, jak się zbliżała komunia. Ojej, pierwsza komunia święta. Ja mam nagrania, nie wiem czy mi się to uda zrzucić, nagrać jakoś, bo mam na płycie komunię swoją. I tak siedziałem w kościele. Dobra, pokażę wam to może. Postaram się znaleźć to i wam pokażę, jak właśnie siedziałem. I naprawdę dla mnie to była katorga. Ja już wiedziałem o tym, jak ciężko będzie tam wysiedzieć i się zastanawiałem, jaką taktykę wdrożyć, żeby dać radę, bo to wiadomo, że msza dłuższa niż normalna, pełno ludzi i w ogóle, i to ponad godzinę. Ja liczyłem cały czas momenty mszy, że a teraz to, dobra, to zaraz będzie to, będzie kazanie i pamiętam jak sobie mówiłem, żeby tylko przetrwać kazanie, że jak przetrwam kazanie, to już potem jak będą te rytuały, które zmierzają, ten znak pokoju jak już będzie, to już mnie puszczało, pamiętam. No i wtedy było lepiej już, im bliżej końca. I co? Rekolekcje. Też nie zapomnę, jak były jakieś tam rekolekcje czy coś. Ja byłem chyba w podstawówce, albo nawet może już w gimnazjum. I pełen kościół. Ja nienawidziłem siedzieć. Najgorsza opcja była taka, jak trzeba było siedzieć po środku ławki. Że z boku... I dlatego ten psychiatra też to pytał, że gdzie siedzisz. Bo tacy ludzie często siedzą z brzegu ławki. Ja czasem przy wyjściu nawet stałem też, żeby mieć opcję ucieczki, no nie? Żeby móc w razie co sobie się ewakuować po prostu stamtąd. I najgorsze to było jak po środku. I obok ciebie ludzie, i obok ciebie ludzie. To była wtedy tragedia. Ja pamiętam, wolałem, był tak zwany u nas stary kościół i nowy. I w nowym odbywały się te rekolekcje całe. Tam wszystkie dzieci się dobrze bawiły i w ogóle. A ja w starym nikogo, ale bo chciałem pójść po prostu do kościoła, no nie, też się tam pomodlić i tak dalej. I siedzieć i dobrze mi się siedziało i wolałem tak. A tu pani katechetka chodziła jak gestapo po całym tym, nie wiem, nudziło jej się chyba bardzo i zobaczyła mnie jak siedzę w tym starym kościele i na siłę. I dlaczego tu siedzę i proszę, jak to wiecie, proszę tam do dzieci bawić się i ja uciekłem wtedy. Ja z tego kościoła nie mogłem mi dać spokoju i zostawić mnie i jak wolałem tam siedzieć, musiałem je tam wziąć, no i wyszedłem, nie? Wolałem wyjść niż tam iść. Więc to było tak. Bardzo się cieszyłem w okresie wielkanocnym, bo święcenie koszyczków trwało 15 minut i miałem zawsze takie, ja, jak fajnie, jak krótko, ja, ale to jest ekstra, no. A najgorzej, jak właśnie całą mszę trzeba było wysiedzieć. I w kontekście tego siedzenia właśnie po środku, gdzie nie masz możliwości ucieczki, słuchajcie tej historii, jak poszliśmy ze szkołą. To było na rozpoczęcie wakacji msza, czyli na zakończenie roku. Całe gimnazjum wtedy szło, nauczyciele i tak dalej. No i szliśmy do tego kościoła i nie myślałem jakoś o tym specjalnie, no bo to już byłem w gimnazjum i tak dalej. I siedliśmy w tej ławce i na początku było spoko i nagle z dupy po prostu tak mi się zaczęło właśnie robić dziwnie. Czułem taki wzbierający we mnie lęk, strach, że nie ma ucieczki. Tu ten, wiecie, w kościele to ten sufit jest bardzo taki wysoki, ta przestrzeń w ogóle otwarta. I zawsze to w ogóle się bawiłem czapką albo czymś. Tak się patrzyłem tylko w to, wiecie, żeby tam się nie rozglądać za bardzo na boki. Ale wtedy to już wiedziałem, że to mi się już znowu wymknęło spod kontroli. Cała szkoła, tu ksiądz coś mówi, ja stoję, już tak w głowie mi się zaczęło kręcić mega, w ogóle punkt kulminacyjny, no i Piotrek co? Ucieka. I nagle, przepraszam, tego i wychodzę. I wychodzę z tego kościoła i najgorsze to są te spojrzenia, Boże. I ludzie, i nauczycielki, i każdy.
wiecie, jakbyś co najmniej zdjął wszystko na Golasa i machał przyrodzeniem. I normalnie i nauczycielka wychowawczyni się spojrzała, wyszła za mną też od razu. Ale właśnie najgorsze to było to, że tyle sygnałów, co człowiek dawał, czy w szkole i tak dalej, i nikt ci nic nie zrobił z tym dalej. Nikt ci nie pomógł, jakby nikt, nie wiem, czy na tyle słabo była rozwinięta wiedza na ten temat, ale chyba nie. Przecież to nie były jakieś lata 80., 90., to był rok tam 2006. Czy któryś, to chyba jakaś wiedza na temat takiej somatyzacji w nerwicy lękowej. O, szedł facet, który chciał mnie bić pod sklepem kiedyś, tu na moim osiedlu. Tak by the way. I no nie wierzę, że taka była mała wiedza na ten temat i nic. I po prostu kolejne jakieś tam symptomy, ataki, ale środków zaradczych nie było żadnych ze strony pedagogów. Przecież w gimnazjum był taki czas, że ja praktycznie codziennie, i bo rano było najgorzej, na pierwszych lekcjach mówiłem, że się źle czuję i szedłem do higienistki. I to się już tak powtarzało, że już klasa to już się, już tam niektórzy to znowu. I tak samo. I nikt nic z tym nic nie zrobił, że coś jest nie tak, że to trzeba się przyjrzeć temu, bo chłopak normalnie wykluczyć właśnie badaniami, a potem dlaczego tak się dzieje, co ci się robi. Nikt nie przyszedł do mnie jakiś psycholog szkolny ani nic, żeby właśnie pogadać. Nie. I to dziwne według mnie bardzo. Mam nadzieję, że to się teraz zmienia. Jeszcze właśnie w kontekście tej mszy, to nawet teraz jak gdzieś słyszę te fragmenty, te śpiewy kościelne, to aż mi się niedobrze robi. I naprawdę ja bym poszedł, nawet z kolegą długi czas chodziłem, on nawet o tym nie wiedział. Strasznie było, pamiętam. A później też jak już sam, ostatnio chyba jak byłem, nie wiem, 4 lata temu czy 5, okropnie stałem na tym, że już i tak, już było widać chyba po mnie, bo już jedna babka się patrzyła chyba nawet, bo strasznie mnie wysztywniło i było źle. To jest już zaniki świadomo, to jest taka derealizacja, też się włącza od razu, że tak siedzisz tam, ale tak jakby cię tu nie było i się zaczynasz zastanawiać, czy kurde z twoim krążeniem okej, bo przecież poziom świadomości masz taki, jak, nie wiem, 20%. A tu i tak cały czas ty mówisz, jesteś w kościele i te myśli cały czas, żeby wyjść zaraz, żeby wyjść i tak się bijesz z tymi myślami non-topper. Dobrym patentem czasami było właśnie stanie przy wejściu, nie? Że w razie to w każdej chwili już zawika i już, nie? No ale i te procesje, Boże, jeszcze lato. Nie pamiętam dokładnie, ale jak są te procesje, czy na Boże Ciało i tak dalej, no to dramat. Normalnie dla mnie to coś strasznego. I te białe koszule, spodnie garniturowe, upał, żar z nieba. Jezu. No, także tak. I co tam jeszcze z takich akcji w kościele? To wiecie, zazwyczaj to wytrzymywałem, nie, to nie było, zazwyczaj to człowiek się spinał w sobie, ale tak na koniec wam powiem, że jedno to sobie zadaję pytanie i nie mogę wyjść z podziwu, że to było tak nienormalne, a człowiek w ogóle nie wiedział, co to jest i że tak nie powinno być. Że w tym samym momencie twoi rówieśnicy normalnie na chillu siedzieli, nie ryli swojego układu nerwowego, zobaczcie, po dłuższym czasie, na przykład jak potem macie 30 lat, jak wyeksploatowany wasz jest układ nerwowy, gdzie wy takie rzeczy mieliście, a jak kogoś, kto takich rzeczy nie miał. Tylko po prostu sobie siedział i ten, no to jest nieporównanie. To jest najgorsze, że te szkody wyrządzone, no to jest po prostu skala ogromna, że człowiek będąc małym dzieckiem, to no tak musi być. Jedyne, co ja wtedy miałem, no to muszę to przetrzymać i tyle. A potem jak było dobrze, no to dobrze. Ale nie zdawał sobie sprawy, że to się odkłada gdzieś tam cały czas, że to nie dość, że umacnia te błędne schematy, to rozwiązanie. Gdzie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest w tym, że wtedy powinien obok siąść na przykład właśnie psycholog albo coś i dokładnie powinien wiedzieć. Nie wiem jakim cudem, ale wiem, że teraz się boisz, czujesz dziwne odrealnienie, ale to jest przez to, zaufaj mi, i powinien ci wytłumaczyć to, żeby wtedy ten schemat odwracać i wtedy może to by miało sens. A tak,
na siłę. No, trzeba było wysiedzieć i tyle. Trzeba było sobie znaleźć jakieś patenty, gdzieś te myśli zajmować, ale u źródła to nie było rozwiązane, bo człowiek nie miał wiedzy po pierwsze, co to jest, po drugie, z czego wynika i jak się powinno na to reagować w tym momencie, nie? I ja się nie dziwię trochę, że najczęstszym motywem jest unikanie. Ucieczka, unikanie tego, odwracanie myśli. Ja pamiętam, Boże, jak takie derealizacja straszne, to już technikum też jak miała, Jezu, pamiętam to jeszcze przedsiębiorczość, na przykład miałem takie derealki, no, że myślałem, że mówię ze świry, tak poczucie wyobcowania i niebycia w tym miejscu, w tym czasie, że to szok po prostu, jakby lewa półkula w ogóle spała. I pamiętam, ja na siłę wtedy długopis brałem i chyba w kółko i krzyżyk sam ze sobą grałem. No, autentycznie, mówię, Boże, mówię, coś strasznego. Tylko, że właśnie ja też zauważyłem taką zależność. Zobaczymy, bo już kończę, bo muszę przygotować właśnie też scenariusze, tematy, pytania dla moich gości. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować dla psychoterapeutów, psychologów, bo między innymi właśnie też zauważyłem, że jak są derealizacje, depersonalizacje, nie ma somatów. Jak te derealizacje gdzieś tam przestaną ci dokuczać, to się wjeżdżają somaty. Ta energia cały czas skumulowana krąży i ona po prostu nie znika, tylko przekształca się jakby w inny rodzaj objawu. To jest też ciekawe i to też zauważyłem. No, także na dzisiaj to tyle. Dajcie suba, dajcie łapkę. Mam nadzieję, że uda się fajnie zrealizować te rozmowy i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.